Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na drugą sesję Zagrajmy w Jak i Daxter Zaginiona Granica. No i tak, poprzednim razem poznaliśmy sobie fabułę tej gierki, czekajcie chwilę. O, wyjdziemy sobie startem, dokładnie. Poznaliśmy fabułę tej gierki, generalnie przylecieliśmy właśnie tutaj do tego miejsca, do tego w sumie miasta. Kira została porwana, przechodziliśmy przez oczywiście trening, żeby przypomnieć sobie co i jak i gdzie. No i co, i teraz tak jak to pamiętacie poprzednim razem właśnie jak Kira została porwana, to teraz będziemy musieli ją uratować i przypadkowo wcisnąłem sobie R2, a jak wiecie R2 jest to przycisk, który przyspiesza mi emulację z jakiegoś powodu. Tak więc idziemy do miejsca, które jest oznaczone na mapie, tam gdzie miga taki samolocik. Nie wiem, czy wy będziecie to widzieć, ponieważ tutaj jest moja kamerka w tym miejsce. Ale no wiecie, o co chodzi. I kurczę pieczone, lekko tak deszczyk zaczął padać tutaj. Co troszeczkę jest smutne, bo za moim oknem piękna kurde pogoda. Ładnie słoneczko świeci, w miarę ciepło jest. A tutaj kurczę pieczone pada deszczyk. No ale dobra, no niech będzie. Chociaż teraz nie, czekajcie chwilę, czy ja mam właśnie lecieć do tego? Czy ja mam właśnie lecieć samolotem, czy co ja mam teraz zrobić? Bo oni ją porwali, czyli chyba będę musiał pójść w tamto miejsce, kurde, gdzie była ostatnia cutscenka. O Jezu, ale ja zdupiłem w tym momencie. No dobra, jestem z wami z powrotem, niestety gierka mi się po drodze skraszowała, tak więc... wygląda na to, że jednak faktycznie musimy lecieć do samolotu, tak więc... chyba w miarę dobrze, żeśmy szli. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak więc, no, ruszamy tam, gdzie trzeba. Nie, to chyba nie w tę stronę. To chyba zdecydowanie nie w tę stronę. Żartuję, buraku! Ruszajmy! Żartuję, buraku? Co to miało znaczyć? Daxter, halo. Ale ty się, kurde, zrobiłeś ten... wulgarny bardzo. Buraku? Co to są za teksty, kurde? A, czemu wyjęto? What the fuck? A, dobra. Nie zostałbym i pogadał, ale mam już to, po co przybyłem, a teraz muszę się zbierać. Patrzaj na magmę! Obleć ją dookoła, Jack! No to kurde, proszę państwa, mamy tutaj... Halo? Chcesz mnie zabić? Ja pierniczę, ale fajna sekcja tutaj jest! Strzelaj, Jack! Jestem na pokładzie! Okej, dobra, czyli nie możemy strzelać. Musimy tylko strzelać w te... inne statki. Wiecie co? Poczekajcie chwilę, ja aż drzwi zamknę. Trochę przymknę drzwi, bo mój pies bardzo lubi szczekać, dlatego że... znaczy zresztą jak każdy pies, ale to dlatego, że dzisiaj po prostu jest jakiś dziwny ruch na mieście. Naprawdę muszę zmykać. Na otwartej przestrzeni nigdy mnie nie wyprzedzisz. Dax, szybko, wskakuj do rury chwytającej. Dax, zrób coś, żeby go spowolnić. O, potrzebowałeś tego? Okej. Ej, to jest naprawdę bardzo fajna mechanika, muszę wam przyznać. Ej, podoba mi się w ogóle ta sekcja, gdzie musimy kurde teraz Kirę uratować z tego statku. Kurczę, coś powiem wam, że dzisiaj trochę zakręcony jestem. A to dlatego, że też trochę tej gierki nie nagrywałem, bo chyba z tydzień nie nagrywałem tej gierki? Może nawet z dwa? Nie, raczej z tydzień. Tak więc muszę sobie, wiecie, tak na bieżąco przypomnieć, co się działo poprzednim razem, ale no... Nic szczególnego poza tym, że jeszcze mieliśmy przy okazji prezentację Dark Daxtera, no nie? Mrocznego Daxtera, innymi słowy. I wypierdzielać mi z tymi statkami, ja pierdzielę! Masakra! Niezła próba, ale obawiam się, że musisz się bardziej postarać, jeśli zamierzasz mnie złapać. Dobra,
Nadciągam! O, bardzo sprytne wysłać chomika, żeby odwalił brudną robotę. Ale to opóźnienie jest tylko chwilowe. O-o! Drogi panie, to zniewaga! Żądamy satysfakcji! Niezła próba, ale obawiam się, że musisz się bardziej postarać, jeśli zamierzasz mnie złapać. Ej, nie żeby coś, ja tego nie planowałem. Bardzo sprytne wysłać chomika, żeby odwalił brudną robotę. Ale to opóźnienie jest tylko chwilowe. Chomika? Drogi panie, to zniewaga! Żądamy satysfakcji! Pięknie! O nie! Znowu? Tak, ukradłem. I co teraz? I co teraz mi zrobisz? Co w tym momencie mi zrobisz, kurde? W ogóle, jak można nazwać Daxtera chomikiem? To mnie, kurcze, pieczone zastanawia. Takie dziwne trochę, nie będę tego ukrywał. Skończy! Ustrzel te zawory, aby odłączyć parę! Okej, okay, robi się. Nie strzelaj, Jack! Jestem na pokładzie! Znaczy nie w statek, ja nie chciałem w statek strzelać. Przepraszam najmocniej. O, w te trzeba będzie teraz naparzać. W te zawory, kurde. Ej, ale to jest naprawdę, kurde, fajne połączenie. Chcesz mnie zabić? To jest naprawdę, kurde, fajne połączenie, że ścigamy, kurde, Kirę właśnie przez taką jaskinię. Ważna próba, ale tę rundę chyba wygrałem ja. Ha, żegnaj, chłopcze, i dziękuję za wszystkie... O! Weź. Dobra, Phoenix, zamknij tam dupę, kurde, zaraz my cię dorwiemy. Szmaciarzu jeden. Chodź do taty. O, mówiłem? O nie, znowu? No znowu, kurde, frajerze. Za 2 złote. Soundtrackowo ogólnie i graficznie ten poziom też zajebiście się prezentuje. Ja w tamtych strzelam, a nie w ciebie, kurde. Kira, weź się już uspokój. W ogóle napiszcie wasze wspomnienia. Chcesz mnie zabić? Z tym poziomem. Jestem bardzo ciekaw waszych wspomnień, waszych odczuć. Bo może, kurde, macie jakieś wspomnienia związane z tym poziomem. Czy według was to jest łatwa misja, czy ciężka? Mi się wydaje, że jest w miarę prosta. Bywały gorsze misje. Zwolnij, Jack! Bo przy tej prędkości jeszcze całe futro stracę! Widzę statek Feniksa na radarze. Nie uda mu się tak łatwo uciec. A więc wszystko rozegra się pomiędzy nami. Dżentelmeńskie polowanie na lisa? Ale mam pytanie. Kto jest zwierzyną? Jack, nie, to pułap! Zmierza do wodospadu. Mamy ich! Padli jak ta śliwka! No, wodospad. Przykro mi, kolego, ale pierwszą zasadą dżentelmeńskiej walki jest całkowity brak zasad. Rany! Niezłe zwiracenie! To pułapka! Masz szczęście, że cię lubię, Jack. Inaczej już dawno zamieniłbym cię w kulę ognia. Strzelać w silniki, zrobić mu twarde lądowanie. Pomocy! Pomocy! Spadamy! To grubo, proszę państwa. Nie wiedziałem, że Phoenix jest takim, kurde, przygłupem, który uważa, że dżentelmeńskie zasady to jest brak zasad. No, drogi kolego, radzę ci się doedukować, no bo pierdolisz straszne farmazony, no nie? Zapiszemy sobie w sumie, bo przypadkowo, kurde, wcisnąłem. Czemu by nie? Teraz czekajcie, trójkątem czy... Czym ja mogłem kamerą ruszać? No dobrze, w każdym razie powiem wam szczerze tak, że pięknie prezentują się tutaj te wodospady i góry. Naprawdę, kurde, bardzo ładnie tutaj zostało to zrobione. Bardzo mi się podoba sceneria tutaj. Kurczę pieczone, ej, ta gra naprawdę graficznie jest bardzo ładna. A wydawało mi się, że ona będzie taka średniawa. Myliłem się, kurczę pieczone. Na razie to, kurde, względem Jacka X to ta gra troszeczkę lepiej się prezentuje w mojej opinii. To jest oczywiście moja opinia, nie żeby coś, nie? Zobaczmy, czy tu może jakiś secret będzie, bo czasami może jakieś precursor orby będą tutaj gdzieś pochowane, no nie wiem. Warto zawsze, kurde, zobaczyć co i jak i gdzie.
No ale z tego co widzę tutaj nie ma, więc możemy iść dalej w takim razie. Tak więc przejdźmy dalej, zobaczymy co tu będzie miało miejsce. A, żeby przejść to muszę obrócić kołem, dobra. Wiesz, Chuck, mam dziwne wrażenie, że nie jesteśmy na tej wyspie sami. Działo rozrzutowe, okej. Powiem wam szczerze, że kurcze pieczone, to jest naprawdę piękny poziom. I klimat przez soundtrack kojarzy mi się bardzo właśnie z Jackiem jedynką, no nie? Taki kurde mega fajny, motywujący soundtrack. Troszeczkę spokojny, taki wiecie, połączenie spokojnego z taką dominacją. Znaczy może nie dominacją, a bardziej motywacją, to bardziej chciałem powiedzieć, no nie? No i oczywiście coś, co bardzo lubię w grach wideo, czyli wodospady, kurcze pieczone, jakie to jest piękne. Piękne wodospady tutaj są, naprawdę. Co się stało? Całe futro stanęło mi dęba! Wciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby utworzyć, a następnie strzel, aby zdetonować? Poluzowany! Strzaskaj je swoją nową mocą! Aha, to na takiej zasadzie polega, poczekajcie. Spróbuję jeszcze raz tutaj. Aha, na takiej zasadzie. Na takiej zasadzie to polega, okej. Całkiem fajna mechanika z tym, kurczę, pieczone. Czegoś takiego nie było w Jacku dwójce, ani w trójce, ani w szczególności w Jacku jedynce, chociaż w Jacku jedynce to w ogóle strzelać nie mogliśmy. No chyba, że Echo, ale nie mieliśmy żadnego dostępu do broni. A tutaj takie, kurde, rarytasy są. No, kurczę, pieczone, jestem pozytywnie zaskoczony. Ale halo, oni tutaj ładnie pracują. To są drwale, kurde, prawdziwe. Wycinałem sobie tutaj drzewka. No co prawda ja nie jestem aż tak za tym, żeby tyle drzew, kurde, wycinać. No bo ja jestem jednak za tym, żeby, kurde, trochę tych lasów było u nas w Polsce. No ale, kurde, no nie oszukujmy się. Tutaj oni nie zrobili nic takiego złego, żeby ich atakować. Tak więc Jack, nie wiem, kurde, ogarnij się, bo masakra, kurcze. Atakujesz biednych robotów, którzy se, kurde, pracują. Wstydziłbyś się. A gdybyś ty tak pracował, to co? To oczywiście ty możesz, ale inni nie mogą, kurde. Czyżby podwójne standardy, panie Jacku? Mam nadzieję, że nie, kurde. Bo zaraz zwołam druida z lasu i się skończy, babci sranie. Co? Co ty powiedziałeś? Nie zrozumiałem kompletnie ciebie, Daxter. A.k.a. Cezary Pazura. Tak, chciałem powiedzieć Cezury Puzura, kurde. Cezury Puzura, kurde. nie było to śmieszne, absolutnie. Z czego wy się, kurde, śmiejecie? Halo, nie wolno się śmiać. To był taki suchar, że
Normalnie aż, kurde, szklanka wody, którą mam obok siebie, wyschła. A raczej woda, która była zawartością, wyschła. Co tu mamy? Możemy otworzyć skrzynię. Co to, kurde, za upgrade'y są? Kurtka z nad krawędzi. A, zapomniałem, że ja mogę tu pchać ten filar. Myślałem, że mogę wystrzelić, kurde. Dalej, teraz spamimy. Kurde, dawaj, 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 dawaj. Powiem wam, że czasami to wciskanie L i R, kurde, no to jest mega męczące. Kurde, aż mi się paluchy spociły, ja pierdzielę. Roboty zabójcy? Porąbało? No nie porąbało, ale damy radę. Co ty myślisz, że my nie damy rady, kurde, z nimi? No Dax, kurde. Nie z takimi rzeczami trzeba było się zmierzyć w poprzednich przygodach. Co ty, gościu? Damy radę. My nie damy, bo jak nie my, to kto da radę, kurde? Już 20 minut na nagraniu, kurczę. No to przynajmniej z tego jeden odcinek wyjdzie za niedługo. O-o. Halo, halo, proszę do góry. Chociaż... Nie, zobaczmy na dole, co tutaj jest. A, orby tutaj są. 14, kurde, ładnie. I tak mi się, kurczę, pieczone wydaje, że tych orbów jest o wiele więcej w tej części niż w Jacku 2 i 3 razem wziętych. Jakby orby, kurde, były jakąś główną walutą w tej gierce. Mimo, że nie mamy tutaj żadnych innych NPC-ów, żeby z nimi sobie potargować. To jednak nie wiem, czemu takie mam wrażenie, kurde, dziwne. O, i znowu pchanie filaru. O, ja pierdzielę, znowu mnie paluchy będą boleć. No dobra, aż tak nie będą mnie boleć. Jednak to trochę szybciej poszło. A ten soundtrack, kurczę, pieczone mega mi Daxtera przypomina. Okej, tutaj czysto jest na razie. Czysto jest. Dobra. Uuu, co to, kurde, jest tutaj? Co to za budynek? Halo? Czy to jest siedziba Dundersztyca? Nie zatrzymuj się! Biegnij dalej! Zapowiada się ciekawie! Trzymajmy się z dala od wody i podążajmy w górę strumienia! Może tu na dole coś będzie? A, tu orby są! Co prawda wyżej, ale jednak. To sobie weźmiemy zaraz te orby. A nie, tutaj tylko nas woda pcha. Więc dobra, to się nie liczy. Widzicie, z pięści też można, kurde, pocisnąć roboty. Czemu by nie? Dobra, teraz trzeba będzie, kurczę, pieczona zebrać orby. I elegancko to chodziło. No i spoko, kurde, nie spadliśmy w dół, więc możemy lecieć dalej. Znów trzeba! Kryj się, Jack! Możemy znowu przed drzewami uciekać, kurde.
A co tu u góry będzie? O! Sekrecik, kurczę, pieczone. 21 orbów. Nice. Zawsze się przyda dodatkowa kaska. Ewentualnie dodatkowa znajdźka, jak chcemy sobie nazwać. Ta wyspa robi się coraz dziwniejsza. Zgadzam się z tobą, Daxter. Ta wyspa robi się coraz bardziej dziwniejsza, ale proszę nie zadawaj głupich pytań. Znaczy, Lara, to nawet nie było pytanie. Nieważne. Po prostu nie powiedziałeś nic odkrywczego, to chciałem bardziej powiedzieć. Znowu, kurde, jakiś quick time event będzie. Tylko najpierw tych robotów się pozbędę, bo kurde, nie powiem, że nie trochę mi wadzą. Wypierdalać. Elegancko. Dobrze! Udało się! Hello! Ty jakiś strachliwy jesteś, co nie? Tak też myślałem. Zostałeś dotknięty przez ciemność. Zaraz, jak to? Ja umiem rozpoznać mroczne echo, synu. Widziałem to, co zobaczyłeś, kiedy zobaczyłem, co mówiłem, że widziałem. Aha. No dobrze. Kim jesteś? Dobre pytanie. Wiem wiele, ale tego nie wiem. A co ty tutaj w ogóle robisz? Rany, to już drugie. Tego też nie wiem. A wiesz coś może na temat tych niebezpiecznych robotów? Trochę. Zbudowałem je, żeby pomagały mi na wyspie, ale one mi się zbiesiły. O, to ty je skonstruowałeś? Czy ty masz problem ze słuchem, synu? Tak, to moje dzieło. Ale ta banda jest wredna na szpiku tytanowej kości. Cóż, skoro jesteś mechanikiem, no to mój statek posłuchaj, trzeba by... synu, obejrzałem sobie ten twój stateczek. Pręty atomowe są całkiem zniszczone. A skoro nie masz paliwa, to trudno, utknąłeś tu razem ze mną. Proszę, powiedz, że możesz go naprawić. Nie, może, ale przyda mi się kapsuła mocy z Velaniuma na tej przeklętej wyspie jest tylko jedna. Powiedz, gdzie jest, to ją przyniosę. Nie, życie ci niemiłe. Kapsuła jest na moim ubocie 888. Największym i najstraszniejszym robocie, jaki skonstruowałem. Przynieś kapsułę, to ten twój ptaszek znowu poleci. Boże święty, ten dziadek jest jakiś kuźwa nawiedzony. Ja pierdzielę, nie dość, że on nie wie, jak ma na imię, to kurde zna... Tyle szczegółów, tyle rzeczy, a nie wie, kurde, jak ma na imię. I co tutaj robi? To jest, kurde, interesujące. No ale dobra, trzeba znaleźć teraz, kurde, tą całą kapsułę śmieszną, która pozwoli nam zasilić po raz kolejny nasz statek, znaczy po raz kolejny, która zasili nasz w sumie statek, dzięki czemu będziemy mogli się stąd wyrwać. I teraz gdzie polecimy? Chyba tutaj. Też mi się tak wydaje.